Dawid, no jak wchodzisz do organizacji Fame, to właśnie z przytupem. Crazy, ten pseudonim nie jest przypadkowy i pokazałeś to w tym pojedynku. Przygotowany na kontrę, opuszczone ręce, natomiast ten prawy to był jeden cios i od razu brutalny knockout. Taki był plan, ciężko sobie wyobrazić coś lepszego. Tak mówisz? Nie pamiętam. Nie, się śmieję. No cóż, mogę jedynie przeprosić, że było tak krótko, bo miało być dłużej, miało być zabawa, ale nie wyszło. No, obiecałem córkę, że muszę wygrać, więc zrobiłem to. Dla niej to zrobiłem, więc tyle. Krótko i na temat, tak jak w pojedynku, natomiast też trzeba oddać honor. Troszeczkę słów dla Macieja Bandurskiego, bo wy przed tym pojedynkiem zachowaliście masę szacunku do siebie. 98 lat łącznie. Nie chcę wam liczyć tych lat, bo dzisiaj pokazaliście, że ta liczba nie ma żadnego znaczenia. Natomiast wyszliście, pokazaliście kupę szacunku i daliście fantastyczny pojedynek, chociaż bardzo krótki, ale pokazaliście, że można to robić na sportowych zasadach. Tak, pojedynek był krótki, no szkoda, no tak naprawdę wygrałem, no szkoda, że nie poszło dłużej, bo wiadomo, jeden cios potrafi w takiej walce na małe rękawice skończyć walkę, no Kieros też nie zdążył się wykazać za bardzo, bo to trwało krótko, no może rewanż? Patryk się oczywiście już na to nie chce zgodzić, natomiast Crazy, no pewnie spodobało się tutaj w klatce organizacji Fame taki obiekt, prawie 50 tysięcy publiczności, to co dalej? Czy Crazy'ego jeszcze tutaj zobaczymy i jakiego sobie gagatka bierzesz na celownik, bo pewnie apetyt jest na zdecydowanie więcej. Nie, ja tam gagatków nigdy nie biorę na celownik, kogo mi dadzą to biorę i tak naprawdę co, a czy się jeszcze zobaczymy, nie wiem, jestem na wypożyczeniu, jak mnie wypożyczą znowu, może kiedyś to będę, jak nie, to niestety nie. Stadion zajebisty, kurwa, spełnienie marzeń, także wisienka na torcie mojej skromnej kariery. Jeszcze raz wielkie gratulacje, moi drodzy, raz jeszcze wielkie brawa, zwycięski w tym pojedynku Dawid Crazy Załęcki. Moi drodzy, Dawid Crazy Załęcki i Crazy Knockout. To będzie chyba knockout jako ozdoba wieczoru, bo naprawdę coś niesamowitego. Czułeś, że tak to się może zakończyć? Znaczy nie czułem. Liczyłem na to, że Kieras zapowiadał, że chce 3 rundy się bić. No to mówię, wychodzę na spokojnie, luźno, mówię, pobawimy się. A coś wejdzie, to wejdzie. No ale widzę, że pierwsza akcja, Kieras się spina. Druga akcja, Kieras się spina. No to mówię, nie, dobra, trzeba zacisnąć pasa i jedziemy. Ja lubię się bić, ale zaczynam zawsze tak sobie na spokojnie, luźno, żeby nie być tym gorszym. Ale jak już mówię, chce się bić, dobra, jedziemy. No i mi się wydaje, że Kieras był przygotowany na to, że wy będziecie boksować, a z tobą się nie da boksować, bo ty się po prostu lubisz bić i tak to wyglądało. Znaczy nie, ja potrafię się bawić albo się napierdalać. Nie umiem się boksować. Także no, nie, zacząłem luźno, nie dał rady tego tak pociągnąć, żeby bardziej pokazać, co potrafimy jako starsi panowie. Chciał się bić, więc zacząłem się bić, ale lubię się bić. Dawid, jakbyś miał do wyboru, 3-rundowy pojedynek czy taki knockout, to wziąłbyś jednak chyba ten knockout? Nie wiem, nie widziałem, jak to wyglądało, zobacz, jak to wygląda, nie? Ale nie, to trochę mi smutno, bo chciałem się pobić, nie? No kurwa, w tym boksie nawet nie zdążyłem się pokazać. No tak naprawdę co, jedna akcja czy dwie i Wszystko przed tobą. Jak ci się podobała atmosfera i to, jak kibice zawyli w momencie, kiedy trafiasz? No i wiadomo było, że już Kieras się nie podniesie i nie wróci do gry. Kibiców nie słyszałem. Bardzo mi przykro, przepraszam. Ale byłem, wiesz, już sfokusowany na Kierasie, więc się odciąłem. Ale zobaczę sobie i jak tak mówisz, że było fajnie, no to na pewno będę miło to wspominał. Dobra. Moi drodzy, Dawid Crazy Załęcki, dziękuję bardzo. Dzięki również, pozdrawiam.